Dzień dobry, to jest Panorama Flash. Monika Kapinos, zapraszam. Polski konwój z pomocą humanitarną dla migrantów stoi na przejściu granicznym w Bobrownikach. Aby pomoc dotarła do migrantów znajdujących się na terenie Białorusi przy naszej granicy, konieczna jest zgoda tamtejszych władz. Polska ewakuowała z Afganistanu już ponad 500 osób. W Warszawie wylądował 9. samolot. Na pokładzie byli ludzie, którzy w ostatnich latach pomagali naszemu wojsku i polskim dyplomatom. Nasi strażacy, którzy od początku sierpnia walczyli z pożarami w Grecji, wrócili bezpiecznie do kraju. Zmieniła ich kolejna polska grupa. Strażacy opowiedzieli nam o tym, z czym musieli się mierzyć na miejscu. Władze Stanów Zjednoczonych w pełni zatwierdziły szczepionkę Pfizera przeciwko COVID-19. Ta decyzja może otworzyć drogę firmom i instytucjom do wymagania szczepień. Nie tylko u nas pogodowy zawrót głowy. Na północy Australii jest ponad 30 stopni Celsjusza, a na południu spadł śnieg. Mieszkańcy Nowej Południowej Walii nie narzekają, tylko mówią, jak słychać na nagraniu, że jest pięknie. No właśnie, życzymy podobnego podejścia do aury, jak właśnie mieszkańcy Nowej Południowej Walii. A my widzimy się ponownie w Panoramie o 10:45. Do zobaczenia.